Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór powinniśmy powiedzieć, bo 18.30 na Islandii, 20.30 w Polsce. Piłkarze Lecha Poznań wychodzą właśnie na ostatni trening przed meczem z Wikingurem Reykjavik w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Jesteśmy na Viking Svolur, na stadionie, na którym co dzień swoje mecze rozgrywa drużyna Wikingura Reykjavik. Witamy bardzo serdecznie Maciej Henschel, Maciej Springer, a także mój gość dzisiaj, no nie może być inny przed meczem z Wikingurem Reykjavik niż trener Rafał Latowski, który spędził na Islandii kilka ładnych lat, lata 2000-2005, trenował tutaj zespoły, no ale też między innymi obserwował całkiem niedawno mecz Wikingura Reykjavik z drużyną walijską The New Saints. Na tym stadionie mistrzowie Islandii wygrali 2-0. Rafale, takie twoje pierwsze refleksje, jeśli chodzi właśnie o drużynę Wikingura, w jaki sposób można ich scharakteryzować? Dzień dobry. Pierwsza refleksja to jest taka, że ty jesteś tutaj w krótkim rękawku. To jest dla mnie nieprawdopodobnie ciepłe lato. Dokładnie. Bo pogodę mamy rzeczywiście tutaj przez te dwa dni, które jesteśmy, no, fenomenalną. Tak? Mnóstwo takich właśnie dobrych akcentów letnich. Nie jest wcale zimno, uwaga, nie jest wiecznie. Natomiast no, mamy nadzieję, że tak samo będzie jutro. Myślę, że tam jest konkurs teraz, kto w nas trafi piłką spośród zawodników kolejorza, więc jesteśmy teraz ruchomym celem. Czyli tutaj znajdującym się. Atmosfera jest dobra, jest w drużynie mistrzów Polski przed tym jutrzejszym spotkaniem. O pogodzie właśnie chciałem powiedzieć, bo ty mówisz wyjątkowe lato. No ja faktycznie wczoraj przyjechaliśmy bardzo mocno wiało, 11 stopni Celsjusza i ta temperatura utrzymuje się, ale no takie niebo zupełnie praktycznie bez chmur i ze słoneczkiem świecącym, to chyba jest tutaj rzadki widok na Islandii. Rzadki i rzadki tego lata, bo lato jest wyjątkowo chłodne, wyjątkowo takie pochmurne i czasami też bardzo zimne i wieczne i oby to lato nie dało znać o sobie jutro, bo niestety też takie prognozy pogody mówią trochę o tym, tak, że jutro ma się pogoda załamać i ma być zupełnie inaczej niż dzisiaj, ale może meteorolodzy się mylą. Jasne. Co do Wikingura, bo właśnie, tu też jesteśmy. Do tego. Przede wszystkim zobaczmy na murawę, to jest sztuczna nawierzchnia podlewana przed treningiem, ale tak jak zobaczyłem, z jednej strony tylko. I tutaj też na to zwracam uwagę, bo w czasie tego meczu, który obserwowałem z zespołem walijskim, oba zespoły w pierwszych 5-10 minutach miały problemy z utrzymaniem równowagi. Nie wiem, czy podlali za mocno, czy po prostu ta nawierzchnia podlana się zachowuje, że trudno utrzymać równowagę, trudno o takie ruchy dobrze skoordynowane i rzeczywiście trochę czasu jutro upłynie, zanim, jeżeli będzie tak podlane jak wtedy, żeby zawodnicy na szczęście z obu zespołów wiedzieli, jak się odpowiednio poruszać. Właśnie, sztuczna nawierzchnia. Jak to wygląda, jeśli chodzi o ligę islandzką? Te proporcje chyba są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o grę właśnie na naturalnej i na sztucznej nawierzchni. W lidze islandzkiej jest 12 zespołów i idealnie składa się właśnie 50 na 50, czyli 6 zespołów używa nawierzchni naturalnej, 6 zespołów używa nawierzchni sztucznej. I tak się składa w tabeli, że pierwsze 5 zespołów miejsca od 1 do 5 jest ma boiska ze sztuczną nawierzchnią. 6. zespół to jest Keflavik, ma boisko naturalne i jeszcze pozostałe zespoły też są jedno sztuczne i 5 naturalne. Jasne. Wikingur Reykjavik, takie stadiony jak tutaj, Viking Svolur, no to jesteśmy na pewno do nich przyzwyczajeni, jeśli chodzi właśnie o Islandię. Sporo obiektów piłkarskich właśnie w taki sposób skonstruowanych. Jedna główna trybuna tutaj mieszcząca ponad 1100 miejsc. Oprócz tego taka odsłonięta przestrzeń przy kolejnych właśnie bokach boiska, więc można powiedzieć, że no, na takim typowym islandzkim stadionie zagrają piłkarze Lecha Poznań i podmuchy wiatru na przykład, tak jak mówisz, oczywiście nie jesteśmy meteorologami, nie wiemy jak będzie jutro, zresztą ludzie mieszkający na Islandii mówią, że tu pogoda się 4 razy w ciągu dnia potrafi zmienić. Ciągu godziny nawet. Nawet ciągu godziny, więc na pewno to jest taki stadion, który nie osłoni, jeżeli pojawią się jakieś podmuchy wiatru i to może trochę przypadkowości do gry zespołów wprowadzić. Zależy skąd będzie wiało. Jeżeli będzie wiało z boku, no to jednej i drugiej drużynie to może przeszkodzić. Jasne. Natomiast są takie wiatry, które wieją w twarz jednym, a w plecy drugim i tutaj to może być dla kogoś przewagą, a dla kogoś może być niestety kłopotem. I tak, no, dużo mówimy o tej pogodzie, no, ale w końcu wychodzą dwa zespoły, które grały w tych meczach dotychczasowych, w rundach eliminacyjnych co najmniej bardzo dobrze
które spotykają się i tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że my jesteśmy faworytem dwumeczu, my jako Lech Poznań. Natomiast dużo będzie zależało od wyniku tego pierwszego meczu, od tego, czy damy Islandczykom szansę na cokolwiek, żeby pomyśleli pozytywnego, jasne, przyjeżdżając za tydzień do Poznania. Zaraz porozmawiamy jeszcze chwilkę o Wikingurze, tylko wtrącę jedną rzecz, bo przed chwilą w bramce tutaj stanął Christopher Welde, skrzydłowy Lecha Poznań, który próbował bronić strzały swoich kolegów, ale spokojnie czterech bramkarzy przyleciało na Islandię, natomiast też tak jak powiedział trener John van den Brom na konferencji prasowej, na pewno do dyspozycji jutro nie będzie Artur Rutko. Wczoraj była próba na treningu wejścia już w ten taki normalny trening bramkarski Artura po tym urazie, którego doznał w Batumi podczas rewanżowego meczu z Dinamo. Ta próba okazała się nieudana, więc jutro do dyspozycji tego bramkarza nie będzie, także tutaj wybór bramkarza na ten mecz będzie spośród trójki Filip Bednarek, Karol Drażdżewski i Krzysztof Bąkowski, bo ci piłkarze są również na Islandii. Trener John van den Brom na konferencji prasowej też powiedział, że jeżeli miałby powiedzieć procentowo szansę na awans do czwartej rundy, to określiłby jako 60-40. Jaka jest twoja opinia właśnie, jeśli chodzi o te procentowe szanse? Uważam, że jakość poszczególnych piłkarzy jest po naszej stronie, natomiast to jest dwumecz i tak jak uważam, że jesteśmy faworytem meczu u siebie, bo wygraliśmy z Azerbejdżanem, wygraliśmy z Gruzinami, gramy dobrze, nie tracimy bramek u siebie w tych meczach w eliminacjach Ligi Konferencji albo tej Ligi Mistrzów, co graliśmy z Karabachem, no to ja bardzo dużą uwagę przywiązuję do jutrzejszego meczu, nie do umiejętności, nie do planu gry, ale do tego, czy my będziemy w stanie przeciwstawić się ambitnym, walecznym, oddającym serce, pełne zaangażowanie od pierwszej minuty, od pierwszego kopnięcia piłki Islandczykom, czy będziemy takim zespołem, który jednak będzie chciał rozgrywać ten mecz tylko i wyłącznie po piłkarsku, bo jeżeli tak się stanie, no to możemy mieć kłopoty. Oglądając mecze, czy z Malmo u siebie, który został zremisowany 3-3 przez Islandczyków, wygrany z TNS-em, mecze ligowe, też moja wiedza na temat w ogóle islandzkiej piłki, no to te cechy ewolucjonalne, ambicjonalne dla nich są numerem jeden zawsze. Wspólnota, zespół, pokazujemy przeciwnikom, że to my chcemy wygrywać te pojedynki jeden na jednego, tak jak ja też mówię na swój użytek, że tutaj nie będzie pojedynków takich 50-50, 50-50, że albo ja wygram, albo ty wygrasz. Islandczyk podchodzi do takiego pojedynku bez względu na nawierzchnię, bez względu na porę roku, bez względu na klasę przeciwnika, że on chce być lepszy właśnie, chociaż te niższe umiejętności techniczne chce niwelować grą fair, ślizgami, walecznością, ślizgami na sztucznej nawierzchni, I dlatego to polanie boiska być może też ma na celu to, że nawet tej pierwszej, drugiej, trzeciej minucie w meczu z tym TNS-em dwóch bocznych obrońców Wikingura, no mówiąc po piłkarsku, meldowało się przeciwnikom i pokazywało, kto chcą tutaj zaznaczyć jest. Pewnie. Chcą zaznaczyć, tutaj, oczywiście tak, fair, tak jak podkreślałeś, grają, natomiast chcą zaznaczyć, że oni będą tu walczyć i będą agresywni na boisku i w taki sposób będą podchodzić do rywala. To jest jedna z ich najgroźniejszych broni. Tutaj oczywiście też nie możemy mówić, że to jest tylko i wyłącznie waleczność i jak będziemy walczyć, to osiągniemy dobry rezultat albo nie, no bo to jest piłka nożna i różne scenariusze mogą jutro być, ale uczulaliśmy siebie wszyscy tutaj nawzajem, że musimy przeciwstawić jako drużyna jutro na boisku charakter i wyższość naszą techniczną, być może również taktyczną, udokumentować, czy poprzeć też dobrym zaangażowaniem. Jeżeli chodzi o drużynę Wikingura, stracili piłkarza, który właściwie swoimi golami załatwił im awans w meczu z The New Saints z Walii. Piłkarz za 1 000 000 euro trafił do Rosenborga Trondheim. To może mieć wpływ, to odejmuje jakieś procenty, jeśli chodzi właśnie o ten zespół, tak patrząc na ich jedenastkę na boisku? Może i będzie na pewno miało takie znaczenie, aczkolwiek ten Krystal, bo mówisz ten Krystal Ingason, on zdobył te dwie bramki z rzutów karnych, ale z rzutów karnych podyktowanych za grę jeden na jednego przeciwników, czyli ma piłkę napastnik, ma piłkę skrzydłowy, oni nie boją się grać jeden na jednego z obrońcami, słabsi walijscy obrońcy powodowali faule, powodowali rzuty karne, w związku z tym stąd czerpią dużo korzyści też w ogóle zespołu islandzkie. Jest dużo rzutów karnych, jest dużo niestety również i czerwonych kartek, bo czasami ta gra na pograniczu faul pokazuje to u sędziów, nie wiem, żółtą kartkę, żółtą i w następstwie czerwoną, w związku z tym, no to też są wszystko takie sygnały, które mówią, że tutaj przeciwnik będzie na pewno bezkompromisowy. Zwracałeś też uwagę chociażby na szwedzkiego stopera Ekrota, który lubi się włączyć do akcji ofensywnej, w tym sensie, że przy stałym fragmencie gdzieś ta piłka w polu karnym szuka tego piłkarza. No mówimy właśnie o takich zawodnikach, że gdziekolwiek jest w polu karnym, to
zawsze piłka trafi go w głowę, tak mówiąc, także trochę lakonicznie. No ale jest groźny, jest skuteczny. Nie zawsze te jego strzały głową trafiają w światło bramki, ale to, że dochodzi do tych sytuacji, potrafi je sobie wykreować, plus do tego ma kolegów, którzy mu dobrze te piłki gdzieś tam dośrodkowują ze stałych fragmentów gry, no też wskazuje na kolejną jakąś taką możliwość tego, że Víkingur może nam zagrozić przy stałych fragmentach. Właśnie mówię, że to nie jest taki typowo islandzki, jak zespoły z Islandii grający, zespół grający klub, że oni jednak starają się, tak no kolokwialnie też powiem, grać w piłkę w tym sensie, że potrafią przechodzić do ofensywy, potrafią zaatakować, co też troszkę może miejsca zostawić za ich plecami, bo dosyć wysoko się ustawiają, jeśli chodzi o defensywę. Mentalność i pomysł na gry trenera. Arnar Gunnlaugsson w swoim CV ma też jako piłkarz kluby holenderskie Feyenoord, angielskie jak Bolton, Leicester czy Bochum w Niemczech, czyli czerpał z różnych kultur, czerpał od różnych trenerów, od różnych kolegów zespołu i taki nowoczesny europejski styl gry też starał się wpoić na początku tutaj na Islandii. To był w ogóle prekursor takiej myśli, że my jako Islandczycy nie jesteśmy tylko od tego, żeby grając w Europie parkować autobus i liczyć na kontrataki, ale gra otwarcie, otwiera od bramki, buduje, stara się grać podaniami, ma takiego bardzo jak na islandzkie warunki dobrego środkowego pomocnika, jaki Pablo Puniet, to jest taki Salwadorczyk. Mi kiedyś przypominał naszego Pedro Tibę, który grał w Lechu. Znamy, bo 8 lat temu w drużynie Stjarnan, które wyeliminowało Kolejorza z Ligi Europy, właśnie występował ten piłkarz. No i teraz jest jeszcze bardziej doświadczony, tak. bardziej... 32-latek tak. Na pewno bardzo dobry technicznie, wyróżnia się ponad przeciętnością umiejętnościami technicznymi, no ale to z kolei, no im jesteś starszy, tym trochę może jest wolniejszy, może trochę mniej wraca. Ma za to kolegów, którzy pracują na to, żeby on mógł być takim reżyserem ofensywnych akcji Víkingur. Jeszcze powiedz tylko słówko właśnie tak w ogóle, żeby powiedzieć o islandzkiej piłce w kontekście tego, że Víkingur w 2021 roku zdobył mistrzostwo, swoje kolejne mistrzostwo Islandii, ale po 30-letniej przerwie. Czy ten zespół tak w ostatnich latach przynależy do ścisłej islandzkiej czołówki, czy ta czołówka troszkę inaczej wyglądała w poprzednich latach? Przyjście trenera Arnara Gunnlaugssona na pewno to zmieniło. Pojawiło się kilku hojniejszych sponsorów, którzy w bliskim sąsiedztwie tutaj tego stadionu postanowili wskrzesić Víkingur do lat tej chwały i świetności z poprzednich dekad. Zbudowano nowy stadion ze sztuczną nawierzchnią. Trybuna też została odrestaurowana i to jest taka anegdotka, że ja mieszkałem tutaj 250 metrów dosłownie tego stadionu przez kilka lat. I gdybym wtedy pomyślał o tym na początku XXI wieku, że mój klub za jakiś czas przyjedzie tutaj z Víkingurem grać w europejskich pucharach, to pewnie bym to nie uwierzył, bo wtedy ten Víkingur nie był wcale takim mocnym zespołem, tylko takim właśnie zwykłym, przeciętnym islandzkim zespołem, mającym tylko jedno boisko naturalne, które często było, nie wiem, pokryte wodą, czy kałużami, czy takimi rzeczami. Także czasy się zmieniły na lepsze dla Víkingura i stąd dzisiaj jest na pozycji numer 2 ze stratą punktową do prowadzącego Breda Bliku. No ale jak to będzie, to już nie od nas to zależy. Jasne, zobaczymy jak będzie na boisku. Powiedz na koniec jeszcze, Rafale, jak byłeś na meczu z The New Saints, jeśli chodzi o trybuny, jak oni tutaj reagują, bo wypełniają te trybuny, faktycznie na europejskie puchary przychodzą, natomiast jaka jest atmosfera w trakcie spontaniczna, gry? Żywiołowa, to nie jest doping głośno prowadzony, tak jak jest u nas kocioł, jest szef, który intonuje kibicowskie, nie wiem, przyśpiewki. Tak. Natomiast tutaj jest raczej to, jak jest akcja, to wszyscy gdzieś głośno kibicują, skandują, cieszą się po nie wiem, czy po dobrych odbiorach piłki, czy po wybiciu piłki nawet przez obrońcę na out. Także no, mają tutaj swoją taką specyfikę. Nie jest cicho jak w teatrze. Jasne. Nie jest głośno tak, jak u nas potrafi być na bułgarskiej. I tutaj też upatruję właśnie w tym drugim meczu zdecydowanej naszej przewagi, ale podkreślmy to jeszcze raz. Żebyśmy nie dali jutro nadziei Víkingurowi na to, że przyjeżdża na rewanż do Poznania z jakąkolwiek nadzieją na odniesienie sukcesu. Tak jak dostał nadzieję zespół Stjarnan 8 lat temu, kiedy wygrał tutaj 1-0 z Kolejorzem i przy bułgarskiej miał co bronić wówczas przed meczem z Kolejorzem. Ja teraz jeszcze mam jedno pytanie, bo słońce się schowało, czy jest ci okej?
dzisiaj temperaturowo w krótkim rękawku. Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba powolutku będziemy kończyć, bo jak te chmury nadeszły, tak jak powiedziałeś, w ciągu godziny zmieniają się tutaj rzeczy związane z warunkami atmosferycznymi, tak nagle nadciągnęły chmury nie wiadomo skąd i zrobi się faktycznie coraz chłodniej, a jak tak spoglądam teraz na zegarek, 18:53, no to 8 minuta meczu w tym momencie będzie, bo 18:45 jutro rozpoczynamy, 20:45 czasu polskiego, także no może się zrobić dosyć chłodno, aczkolwiek to oczywiście zależy od tego, jak oby, jutro oby będzie. Aby było gorąco w sercach. Dokładnie, żebyśmy cieszyli się ze zwycięstwa piłkarzy Lecha Poznań. Tu za plecami oglądaliśmy rozgrzewkę, najpierw prowadzoną przez trenera Toniego Czepka, teraz też jeszcze z piłkami jest ten trening właśnie, a my teraz jeszcze tutaj tylko staniemy na koniec przed kamerą. I pożegnamy się tak oficjalnie z Islandii przed jutrzejszym meczem. 18:45 w czwartek, 20:45 będzie wówczas w Polsce. Lech rozpocznie rywalizację w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Rywalem mistrz Islandii Víkingur Reykjavík. My bardzo serdecznie dziękujemy. Zaraz jeszcze Maciej Springer, nasz operator, pokaże kilka obrazków przez kilka chwil, kilka minut może to, jak będzie wyglądać dalej ten trening piłkarzy Lecha Poznań. A my bardzo serdecznie dziękujemy. Rafał Latowski, dziękuję za tę garść ciekawostek, informacji dotyczących islandzkiego futbolu. Maciej Henschel, także bardzo serdecznie dziękuję. No i co, trzymamy jutro kciuki za kolejorza. Dziękuję. Dzięki. Ekstra, super. Hop, very good. Hop, hop, bravo. Hop, hop, bravo. Bravo. Yes, two touch, easy. Yes. Hop, hop, hop. Yes, hop. Two touch, bravo. Open, open. Same side you want to go. Yes, very good. Hop, hop. Go, four. Hop, 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 hop. Yes, hop. Good. Come on. Go. Yes, hop, hop, hop. Thank you.